pobierze kolędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją czodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, którym sobie upodobał. Drodzy parafianie, znowu przychodzi nam przeżywać święta Bożego Narodzenia. Kolejny raz w naszym życiu. Stajemy przy naszym żłóbku, w naszej świątyni, aby tutaj z wami się spotkać i powiedzieć wam jak najpiękniejsze słowa, słowa życzeń, aby te święta Bożego Narodzenia dla każdego z was, drodzy parafianie, dla waszych rodzin, bliskich, przyjaciół, były świętami, gdzie spotykamy prawdziwego, żywego Boga. Pragniemy złożyć te życzenia wszystkim naszym chorym, samotnym, przebywających w szpitalach. Pragniemy złożyć wszystkim ludziom dobrej woli, aby te święta przybliżyły nas do siebie. Abyśmy w tym świątecznym czasie jeszcze raz stali się jeden dla drugiego siostrą i bratem. Przeżywamy dziwny czas, możemy powiedzieć tragiczny czas, bo przecież wojny na świecie. Jak mówił papież Franciszek, dzisiaj na świecie trwa wojna, choć w kawałkach. Giną ludzie, ludzie głodują, bezbronne dzieci, które potrzebują pomocy, ale tak blisko nas wjeżdża ciężarówka w tłum ludzi. To wszystko sprawia, że człowiek czuje się niebezpieczny, zagrożony, nie ma stabilności. I głęboko wierzymy, że Chrystus, który przychodzi na świat, przyniesie nam pokój, przyniesie nam radość, przyniesie nam stabilność, że tegoroczne Boże Narodzenie pogodzi wszystkich ludzi, że jeden do drugiego wyciągnie rękę. Nie będzie kłótni, nie będzie waśni, nie będzie sporów. Wszyscy będziemy razem, jak jedna rodzina. Moi drodzy, modlimy się o to wszystko w naszej parafii, w parafii świętego Jana Chrzciciela w Poczesnej, abyśmy stanowili jedną rodzinę,
kochającą się i szanującą, a kiedy zachodzi potrzeba, żeby usłużyć i pomóc drugiemu człowiekowi. Bo tego wszystkiego, tej dobroci i miłości uczymy się tu właśnie, przy żłóbku betlejemskim. Dlatego, moi drodzy, pragniemy, aby te święta dla każdego z was były piękne i radosne. Życzymy wam prawdziwej, głębokiej, autentycznej wiary. Wraz z księdzem Grzegorzem składamy wam te najpiękniejsze życzenia, tak jak potrafimy, z głębi naszych serc, abyście w Jezusie Chrystusie z powrotem odnaleźli swojego Pana i Zbawiciela. Moi drodzy, składając te życzenia, pragnę bardzo serdecznie podziękować naszemu księdzu Grzegorzowi, który jeszcze przez święta będzie z nami, ale już zaraz po świętach obejmuje swoją własną parafię. Został mianowany proboszczem w parafii Lubień. Dziękując mu za wszystko, co uczynił w naszej parafii, modlimy się i prosimy Boga, aby mu błogosławił, aby tam, gdzie będzie pracował z tymi ludźmi, zaniósł im pokój, radość, wiarę i swoją żarliwą gorliwość, która na pewno przyniesie wiele dobrych owoców. Wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim przybyłym do naszej parafii, wszystkim gościom i wam, drodzy parafianie, życzymy, aby te święta były piękne, radosne, spokojne, a nowy rok 2017, żeby przyniósł wszystkim jak najpiękniejsze owoce, żeby się spełniły wszystkie marzenia, żeby na fundamencie wiary wszystko z powrotem zostało odbudowane. Wszystkim życzymy tego z całego serca. Szczęść Boże!